Malutki. Chodź, idziemy do samochodu. Chodź. Wyjeżdżamy z Albanii i dostajemy, z tego co widzimy po odcinkach, dostajemy pytania od Was o to, jak tej Albanii jest, czy jest bezpiecznie, czy jest tanio, czy warto tam jechać. I postanowiliśmy dzisiaj zadedykować ten cały odcinek zebraniu wszystkich informacji, które wiemy na temat Albanii, tak żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, żeby Wam powiedzieć, czy warto tam jechać, czy nie warto. Zapraszamy. No co mały? Jeżeli chodzi o Albanię, to jedno co mnie najbardziej uderzyło w całym kraju i w podejściu ludzi do innych, to jest gościnność. To jest niespotykana gościnność. Ja nigdzie czegoś takiego jeszcze nie widziałem na świecie. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to ludzie dla ciebie są naprawdę bardzo życzliwi i nie chcą kasy za to. Wiecie co, odnośnie tej albańskiej gościnności, to oni już przesadzają. To już jest tak, to już jest powyżej wszystkich może oczekiwań ludzkich. Siedzieliśmy sobie przed chwileczką na betonie koło knajpy, gdzie kiedyś siedzieliśmy i mamy zapisane wizje po prostu. Siedzieliśmy sobie teraz, nie chcieliśmy nic kupować, więc siedzieliśmy sobie na betonie i przyleciał chłopaczek z gazetą, żebyśmy nie siedzieli na gołym i dał nam dwie gazety pod tyłek, żebyśmy sobie po prostu na tym usiedli. I oni po prostu nic za to nie chcą. Oni są po prostu tacy są. Oni są tacy gościnni. To jest najważniejsze, że oni, jeżeli się do nich pójdzie, zagada, to oni cię uraczą rakiją, uraczą ciastkiem, kawą i absolutnie żadnych pieniędzy za to nie chcą. To samo się dzieje w restauracjach. Często ludzie przynoszą jakieś ekstra oliwki albo coś i kompletnie nic za to nie chcą. My byliśmy, bo w ostatnim odcinku chyba to było napisane, nawet pokazane, byliśmy na kawie w tej wieży nad Tiraną i zamówiliśmy tylko wino, a pan przyniósł nam orzeszki, a chwilę później całą tackę pysznych owoców i nic kompletnie na to nie chciał. I tacy są po prostu Albańczycy. Oni są bardzo otwarci na turystów, bardzo otwarci na innych ludzi i bardzo lubią Polaków. To jest taki kraj, gdzie Polacy są naprawdę z wielką radością witani. I bardzo dużo osób mówi te podstawowe słowa: dzień dobry, jak się masz? Więc jest to bardzo miłe. Mega, mega gościnni ludzie są w Albanii. Jeżeli chodzi o drogi, to drogi w Albanii są przejezdne, są bezpłatne, nawet autostrady i te drogi szybkiego ruchu, jakieś takie drogi, duże, długie drogi pomiędzy większymi miejscowościami, one są przejezdne, one są prawie wybudowane niedawno, więc wszystkie są w całkiem dobrym stanie technicznym, nie ma dziur i normalnie można jechać, nie ma się co martwić, że się urwie koło. Są w Europie zdecydowanie gorsze drogi w innych krajach niż w Albanii. Problem jest podobno w takich bardzo małych wsiach i wioskach i tam trzeba mieć 4x4 albo jakiś taki samochód, który, na którym ci nie zależy. Natomiast wszystkie drogi pozostałe są przejezdne i można śmiało jechać, nie trzeba się martwić. A dla miłośników właśnie terenówek 4x4 to jest wymarzony kraj. Jest tam mnóstwo takich górskich szlaków, gdzie można sobie przejechać czy terenowym kamperem, czy jakąś terenówką. I tutaj od razu odsyłamy do Patryka z kanału Terenwizja. Oni byli kilkoma terenówkami właśnie tam parę lat temu i zwiedzali, więc oni tam więcej informacji na ten temat dadzą. Tutaj jest link do tego filmu. Albania pełna jest urokliwych miejsc i pięknych widoków. My poruszaliśmy się blisko morza, także głównie podziwialiśmy piękne morze i piękne plaże, ale warto także odwiedzić kilka miast, takich, w których byliśmy, na przykład jak Berat czy Gjirokastra. Słyszeliśmy także o pięknych terenach górskich, że warto tam się wybrać na wędrówkę górską bądź odwiedzić takie małe miejscowości znajdujące się w górach. My tam niestety nie pojechaliśmy, ale słyszeliśmy, że bardzo piękną miejscowością jest Tet. Także polecamy, jeśli będziecie, to zaglądnijcie także tam. No i sama podróż przez Albanię naprawdę dostarcza niezłych wrażeń, bo są takie momenty, kiedy te widoki są cudowne. Także jest to fajna, fajna, fajna wycieczka, fajna podróż. Jadąc z Tirany do Sarandy, tam na sam koniec do tego kurortu, o którym za chwileczkę będziemy mówić, można wybrać, są dwie drogi, albo przez środek kraju, to jest taka stara droga i ona też jest dość ładna,
Natomiast taka mega spektakularna droga, to jest ta, którą my jechaliśmy, i to jest droga przez góry. I jest przejezdna nawet dla dużego samochodu bez żadnego problemu, a widoki są zapierające tych piersiach, wyjeżdża się pod górę, wjeżdża się w chmury, później się wyjeżdża wyżej ponad te chmury, potem się zjeżdża znowu przez te chmury. No niesamowite to jest, więc widoki, tak jak Kasia mówi, są. Z tamtych chmur przyjechaliśmy. I to, co lubię najbardziej, zwiedzając inne kraje, to jest jedzenie. A jedzenie w Albanii jest fenomenalne. Mają składniki pochodzenia naturalnego. Warzywa i owoce są wszystkie robione tam na miejscu. Mają bardzo dużo przeróżnych owoców, i ziół i przypraw. Przyszliśmy na market lokalnych specjałów. Dowiedzieliśmy się, że w Sarandzie sprzedają miód mandarynkowy, arbuzowy, orzechowy i przeróżne rodzaje miodów. Dodatkowo można tutaj kupić czosnek nie z Chin, tylko taki prawdziwy, dobry, smaczny czosnek, więc mamy na liście dzisiaj kupić czosnek i miód mandarynkowy dla Kasi. A co jeszcze kupimy, zobaczymy. A Kasia w prezencie może dostanie dzisiaj korale od Łukasza. Korale wykonane z fig, suszone figi to są. Suszone. Mhm. W Albanii jeszcze jest jedzenie niemodyfikowane genetycznie, rosnące na słońcu. Dzięki temu pomidory mają smak, czosnek ma smak i wszystkie warzywa są smaczne i dobre. Więc w Albanii, jak przyjedziecie i cokolwiek, gdziekolwiek nie zamówicie, to wszystko jest wspaniałe. A wizyta na takim markecie to jest po prostu coś wspaniałego, bo te wszystkie panie mówią po polsku też. Zagadują, wiecie, rakija, oliwa, czosnek, kukurydza, pam. Więc bardzo jest miło, sympatycznie. I polecam wizytę w markecie właśnie takim. Ale co jest takie ciekawe, to oni w ogóle nie znali przez... Słuchajcie, oni się dowiedzieli o tym, co to jest banan w 1992 roku. Do 92 roku tylko najzamożniejsi albo właśnie ten cały dyktator ichniejszy wiedział, to są banany, a cała reszta ludności nie miała pojęcia, to są banany, więc teraz jak pojedziecie do Albanii, to zobaczycie, że wszędzie sprzedają banany, bo dla nich to jest taki symbol wolności i tego, że można po prostu wszystko sobie kupić. Taki towar z zagranicy. Natomiast mają też bardzo dużo swoich upraw baranów, kóz, przez to mięso jest dobre i mają dostęp do morza i przez to można sobie kupić świeżutką, pyszniutką rybę, fantastyczne owoce morza. Można je zjeść w restauracji bardzo tanio, albo kupić jeszcze taniej bezpośrednio od rybaka na markecie albo w porcie. Świeżo to wyłowione. Kasia zapragnęła dzisiaj zjeść rybkę, więc pojechaliśmy na fermę. To nazywam ferma, ale to jest po prostu hodowla dorady i sibasów. Nie wiem dokładnie, jak to jest po polsku. I tam przed nami jest normalnie taka ferma, ja tutaj hodują te rybki. 3 dorady za 10 euro, świeżutkie, oskubane, wyczyszczone na naszych oczach. Także dzięki temu wszystkiemu, naszym zdaniem, Albania to fantastyczne miejsce dla kamperów, dla vanlife'u. Z tego, co słyszeliśmy, nie sprawdzaliśmy tego jakby w regulaminach prawnych, ale z tego, co słyszeliśmy, wszyscy mówią, można legalnie zatrzymywać się praktycznie wszędzie, na dziko. Po sezonie można wjeżdżać na plażę i można tam spać. My tak zrobiliśmy kilkakrotnie i nikt nas z tych plaż nie wygonił. Drogi są fajne, drogi są przejezdne. Większość tych dróg, które są właśnie, stanowią sieć komunikacyjną właśnie dla turystów, to są praktycznie nowe drogi, także tam nie ma wybojów ani jakiegoś dramatu. Co jeszcze? Odnośnie tego, czy spania na plaży, to jeszcze mi się przypomina taka historia. Spaliśmy 3 dni na plaży i pewnego trzeciego dnia przyszedł do nas policjant miejscowy, jakiś komendant, zapukał do samochodu, porozmawiał z nami, cały czas z uśmiechem na twarzy, przytulał mi cały czas taką rękę, brał mnie za rękę, cały czas mnie tak przytulał, a na sam koniec zaproponował mi, że mi sprzeda rakiję albo oliwę. Ja mu powiedziałem, że nie chcę kupić, ale i tak mnie przytulił, słuchajcie, więc... Jeszcze powiedział na zdrowie. I powiedział, że na zdrowie, na do widzenia, i się śmiał. I nie, żadnych problemów z policją nie było, wielokrotnie była policja wokół nas, jak spaliśmy, i nigdy ani razu nie zastukali, nie powiedzieli, że mamy się przenosić. Tak. A miejscowi jeszcze, bo czasami jest tak, jak się wjeżdża na plażę gdzieś w Chorwacji czy gdzieś, to miejscowi od razu, nie? Tutaj jak miejscowi nas widzieli, to nam machali, jeszcze zapraszali nas na rakiję. Oprócz tego, że można spać na dziko, jest bardzo dużo kempingów, ale to są zazwyczaj takie prywatne kempingi. Na przykład ktoś ma duży teren za restauracją czy za domem, można się tam zatrzymać. Często jest tak, że są takie miejsca postojowe dla kamperów przy restauracjach i za nie się w ogóle nie płaci. Wystarczy wtedy zjeść obiad w tej restauracji i pan właściciel, czy tam pani, pozwalają właśnie się tam zatrzymać.
Wi-Fi, prysznic na tak, miejscu i podłączenie i do prądu. I wtedy można też sobie właśnie no, i zrobić cały serwis dla kampera. Także jest dużo takich miejsc, gdzie można tą wodę na przykład też zaczerpnąć, wylać szarą wodę. Także pod tym względem też są bardzo fajnie przygotowani. I jest to stosunkowo niedrogie, bo tam, tak jak pokazywaliśmy w ostatnim odcinku, taki posun na kempingu to jest 10 euro łącznie z praniem i z prysznicem, także to jest bardzo niedrogo. I z prądem. I właśnie, a propos cen, ceny są fantastyczne, niskie. Oni tam w Albanii mają dalej swoją walutę, która się nazywa lek. I bardzo dobry jest ten przelicznik leków, także wszystko jest no, niedrogie. Jedzenie jest niedrogie, tanie. Szczególnie oprócz wyjątkiem jest, są te duże kurorty turystyczne, gdzie przyjeżdża w wakacje dużo turystów, ale nawet stolica Tirana jest stosunkowo tania. Na miejsca już poza tymi miastami to jest w ogóle taniusieńko i bardzo, bardzo przyjemnie dla kieszeni. Można też płacić kartą, możecie spokojnie zabrać swoją kartę i płacić w kawiarniach, w restauracjach, w wielu miejscach można płacić kartą. Są też bankomaty i to jest rozwinięte, dosyć rozwinięte ta sieć bankowości. My oczywiście używaliśmy tam naszego Revoluta i prawie wszędzie płaciliśmy Revolutem. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma Revoluta, to link jest pod spodem. I kolejną kwestią, która jakby chyba najważniejsza jest dla wszystkich, jest bezpieczeństwo. No, krążą legendy o tym, czy tam jest bezpiecznie, właściwie o tym, że tam jest niebezpiecznie i dużo ludzi do tej pory na przykład w drodze do Grecji mijało Albanię. No, nasze doświadczenie pokazuje coś wprost przeciwnego. My czuliśmy się tam bardzo bezpiecznie. Wszędzie. I w dużym mieście, i na totalnych wiochach, i na plaży, i na pustkowiu. Nigdzie nie spotkało nas nic nieprzyjemnego, wręcz przeciwnie, ludzie byli dla nas bardzo otwarci, bardzo gościnni, bardzo pomocni. Policja na drogach nigdy nas nie zatrzymała. Jak widzieli, patrzyli tylko na nasze tablice, machali do nas i jechaliśmy dalej, także nigdy nam nie mieliśmy jakiegoś tam niemiłego aktu. No nawet nas nie zatrzymali po prostu. Bardzo bezpiecznie, ja się tak bezpiecznie tam czułem. Na początku mieliśmy wszystko pozapinane, kłódki z tyłu, tu ja mówię, Kaśka, ukradną nas, zjedzą w ogóle. A po paru dniach to już samochód został otwarty, my szliśmy na plażę na pół dnia, a samochód był normalnie otwarty, nie? I wiedziałem, że nikt mi tam nie wejdzie, bo oni są tak życzliwi, tak dobrzy ci ludzie, Albańczycy, że no wydaje mi się, że no nie wiem, po prostu tam chyba nie ma przestępczości. Może, no ja tego nie doświadczyłem, więc możecie śmiało jechać nawet do Tirany czy gdziekolwiek spać i w dzikich miejscach, bo naprawdę jest, kurczę, jest mega bezpiecznie. Tak, mega, i tu dużo, dużo osób podkreśla właśnie, że no, van life'ując po Albanii czuli się mega, mega bezpiecznie i nic, nikogo złego. No nie znamy ani jednej historii, no, żeby komuś coś złego się stało. Także o bezpieczeństwo nie musicie się martwić. Mają, słuchajcie, piękne plaże i to jest główny powód, dla którego tam powinniście pojechać. Czy w lecie, czy poza sezonem. Oczywiście poza sezonem, bez mnie ludzi. Mają niesamowite plaże. Takie, no, tak jak w Chorwacji. Z tym, że ceny mają takie jak w Chorwacji 15 lat temu. Dostęp do Adriatyku, ciepła woda, kamieniste plaże, ale są też takie piaskowe. W zależności, gdzie się stacjonuje. Im wyżej, bliżej Chorwacji, tym są piaszczyste, a potem niżej są tam, gdzie morze Jońskie, od Dures, bodajże są kamieniste. Od Wlory. W Wlorze się łączą dwa morza. Tak. I mają bardzo fajne plaże, oczywiście beach bary, wypożyczanie leżaków i cała ta infrastruktura taka jest. Hotele, restauracje i tak dalej. I są parę dużych miejscowości, mniejszych. Największym kurortem jest Saranda. Dzisiaj jesteśmy w Sarandzie. Jest to największy albański kurort. Jest tu największa ilość hoteli, pensjonatów, z oczywiście przepięknym widokiem. Całkiem ładne plaże, bardzo dużo restauracji i jest to najdroższe miejsce z całej Albanii. Dużo drożej jest niż, znaczy, i tak nie jest bardzo drogo, ale jest drożej niż w Tiranie albo w innych miejscowościach. Jest pięknie. A naprzeciw nas widać już Korfu, można stąd też popłynąć do Korfu. Dokładnie, więc dostać się tutaj może najłatwiej, przylatując na przykład samolotem do Korfu. Bierze się taki stateczek. To jest jakiś motolot i on pół godziny płynie z Korfu do Sarandy i kursuje kilka razy dziennie. No, albo można też do Tirany dolecieć, no i tak. Autem. Thank you.
jedźcie do Albanii. Jeżeli się wam podoba na przykład Chorwacja, szukacie jakichś pięknych miejsc, to Albania jest takim miejscem, tylko jest dużo, dużo tańsza, bezpieczniejsza, niesamowicie dobrze ludzie, pyszne jedzenie, piękne plaże, cudowna. Albania jest cudowna, wszystkim polecamy. Jedźcie, wysyłajcie nam zdjęcia z Albanii, piszcie do nas, jakbyście chcieli coś wiedzieć. Jeszcze odnośnie Albanii też mi się przypomniało, szybciutko, żeby nie przedłużać. Poznaliśmy tam Bartka z Bezplanu w Sarandę, bo on tam mieszkał przez miesiąc. I z tego co wiem, to Bartek będzie robił bardzo fajny film na swoim kanale o właśnie Albanii. On tak dokopał się do historii, poznał ludzi miejscowych, miał tłumacza. Więc on zrobi na pewno dobry odcinek. Kto jeszcze nie ogląda Bartka z Bezplanu, to tutaj jest link do jego kanału. Zapraszamy i polecamy. Tyle. Jedźcie do Albanii, póki jest taka, jaka jest, póki jeszcze nie stała się drugą Chorwacją. Dokładnie. I po prostu spróbujcie, doświadczajcie i skorzystajcie z tego, co ten piękny kraj ma do zaoferowania. Tak jest. My jesteśmy zakochani. Cudowna Albania, najlepsza. Pa.